dzieciaki! Cześć! Nie mam czasu gadać, jestem dzisiaj taka zabiegana. Wiecie co? Mam dzisiaj gościa u siebie w domku, ale kraksa! Katastrofa! O, zalało mi całą kuchnię, kran mi przeciekał, a miałam przygotować coś specjalnego, więc sobie pomyślałam, że zjemy na świeżym powietrzu. Urządzę piknik. Mam nadzieję, że mój gość się nie obrazi. To jest naprawdę ktoś wyjątkowy. Na pewno dobrze go znacie. Zrobię szybkie i proste przekąski. W tym celu świetnie sprawdzi się sałatka owocowa. Na początek żółte banany, kilka czerwonych i soczystych truskawek. Wszystko prosto z mojego ogródka. Jeszcze żółta gruszka. Co tutaj jeszcze oprócz tej gruszki dodać? Jabłko? Nie, są jeszcze takie zielone i niedojrzałe. Wiem, zrobię kawałki arbuza. Arbuz to bardzo soczysty owoc. Ma mnóstwo soku w sobie. Więc takie małe trójkąciki będą bardzo orzeźwiające. Jeszcze zielona skórka. Wszystko wyłożę w takiej misce zrobionej właśnie z arbuza, z jego skórki. Miąższ został wydrążony i jeszcze listek świeżej mięty. Następną przekąską będą dwie kanapki. Kanapki z serem żółtym. Rozwałkuję żółtą ciastolinę i wytnę z niej dwa równe kwadraciki. Lubicie kanapkę z serem żółtym? To napiszcie o tym na dole w komentarzu. Samo rozwałkuję brązową ciastolinę i wytnę z niej również takie kwadraciki. To będzie szyneczka. Ale przydałoby się jeszcze jakieś warzywko na te kanapki, pomidorek. Na takiej kanapce z serem oraz z szyneczką chyba będzie ok. Zrobię kilka takich czerwonych plasterków pomidora. Zaraz kanapki będą gotowe. Szyneczka i pomidorek. Ojej, czy ja dobrze widzę? Mój gość już się zbliża! O nie, a ja nie zdążyłam zrobić deseru! Ale wtopa! Co to jest za piknik i spotkanie z przyjacielem bez deseru? Cześć, Masza! Hej, ja dobrze widzę? Piknik? Urządziłaś specjalnie dzisiaj dla mnie piknik? Cześć! Cześć, Czesio! Jak się cieszę, że Ciebie widzę! Super! No, tak, zgadza się. Piknik. Mega czad! Te kanapki są takie apetyczne. Normalnie nie mogę się powstrzymać. Sorry, Masza, ale jestem naprawdę mega, mega głodny. Czesio, smacznego! Ja też wezmę swoją kanapeczkę. Jedz, jedz. Widzę, że Ci bardzo smakuje. Smakuje? To mało powiedziane. Zobacz, talerzyk już jest pusty. Zjem jeszcze tę owocową sałatkę. Pychota, pychota. Każdy owoc jest taki smaczny. Oj, jem w takim tempie, że miseczka już się robi pusta. I jeszcze na koniec ta pyszna gruszeczka. Czesio, widzę, że Ty to masz wilczy apetyt. Chyba ta droga do mnie tak Cię zmęczyła i zrobiłeś się taki głodny. No, masz rację, Masza. Słuchaj, a masz coś jeszcze do jedzenia? O, właśnie zapomniałam zrobić deser. To poczekaj, ja zaraz coś tutaj wykombinuję. Masza, usiądź sobie wygodnie. Zrobię dla nas kilka precelków. Uwielbiam te ciastka. Są takie śmieszne i zakręcone. Ciastek musi być sporo. Coś czuję, Masza, że na pewno Ci posmakują i będziesz chciała ich zjeść całą górę. Mało, mało. Coś za mało tego. Co by jeszcze tutaj wykombinować? W takim razie zrobię jeszcze takie ciastka typu Oreo.
będzie wafelek, a po środku niego kremik. Zaraz Oreo będzie gotowe. Ogromna porcja kremu. I na to wszystko górne ciasteczko. Można je troszeczkę tak przygnieść. Pychotka. No, teraz ten talerzyk tu wygląda o wiele lepiej. Masza, Masza, chodź na deser. Skończyłem. Szybko poszło, a jeszcze szybciej na pewnie pójdzie jedzenie. O, ja cię, Czesio. To ty jesteś lepszy kucharz ode mnie. A przynajmniej na pewno lepszy cukiernik i piekarz. Jak te ciasteczka pięknie pachną. Masza, Masza, koniec gadania. Zabierzmy się za jedzenie. Te ciastka są przepyszne. Szybko, częstuj się, bo wszystko zjem. Moi drodzy, co sądzicie o tym szalonym pikniku z czosneczkiem, Czesio? Masza naprawdę się starała, jednak Czesio okazał się najlepszy w robieniu ciasteczek. Lubicie gang świeżaków oraz chodzenie na piknik? To koniecznie zostawcie kciuk do góry, zasubskrybujcie mój kanał i odwiedźcie Bajkowo TV. Tam tworzę dla Was również szalone bajeczki. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!